Dziękujemy Kati, dziękujemy zespołowi. Tak, tak jak powiedziała Katia, na pewno znajdzie się dla Ciebie miejsce, żebyśmy razem mogli budować dom, bo my jesteśmy w takim sezonie, w którym świętujemy 10 lat tej społeczności. Nie chcemy z tego sezonu wychodzić, ale zaczynamy nowe kazanie i zaczynamy nową serię kazań i z tej okazji zabieram Was na pustynię, na wycieczkę na pustynię. I dobrze by było, gdyby to była tylko wycieczka, a nie 40 lat tułania się w tej z powrotem po pustyni, ale po kolei, więc zapraszam na pustynię. No i tak mniej więcej każdy z Was wyobraża sobie jakąś pustynię, każdy widział kiedyś pustynię. Przygotowałem dla tych, którzy nie widzieli nigdy pustyni, kilka zdjęć. To jest Sahara, Takama, jakieś tam Karakum i cała pustynia błędowska. Ach, cała masa znanych i mniej znanych pustyń. Możecie je sobie za mną pooglądać. Pustynie są różne. No i sięgnąłem do najlepszego źródła wiedzy na temat pustyń, czyli do Wikipedii. Tam jest taki szereg podstawowych cech charakterystycznych dla pustyni. No, przede wszystkim to jest znaczna, duża powierzchnia. Brak na niej roślinności, a właściwie to, co powoduje, że brak na niej roślinności, to jest to, to jest ta 10% tej powierzchni zajmują tylko rośliny, a powoduje to brak wody. Bardzo, bardzo mało opadów charakteryzuje pustynię, a do tego ogromne amplitudy dobowe temperatur. Od plus 50 stopni w dzień do nawet 0 stopni w nocy. A więc upał albo prawie mróz, a więc brak wody, brak cienia i monotonny krajobraz. Słowem, to są bardzo trudne, nieprzychylne dla człowieka, dla roślin i zwierząt warunki. No więc jeszcze raz zapraszam Was na wycieczkę na pustynię. Ale czy jeśli weźmiemy pod uwagę zupełnie inne temperatury, czy pustynią moglibyśmy nazwać na przykład Antarktydę? Poproszę o zdjęcie Antarktydy, jakby ktoś nie wiedział, jak może wyglądać pustynia na Antarktydzie. Tam co prawda nie jest gorąco i co prawda jest tam woda w postaci lodu, można ją sobie przetworzyć na wodę, ale czy to nie jest pustynia, czy to nie jest nieprzyjazne miejsce do życia? Słuchajcie, czy nieprzyjaznym miejscem do życia i pustynią można byłoby nazwać również takie środowisko? Poproszę o następne zdjęcie. Czy w takim miejscu można poczuć się jak na pustyni? Czy blokowisko, czy wielkie osiedle, czy wielkie miasto, skupisko ludzi może być pustynią? No i na koniec z tej wyliczanki, czy jak na pustyni można poczuć się w takim miejscu? Poproszę o kolejne zdjęcie. Czy w tłumie ludzi można poczuć się jak na pustyni? Czy w tłumie ludzi można doznać czegoś takiego jak palące słońce, jak suchość w gardle, jak taka przerażająca perspektywa, że nie ma się gdzie ukryć? Można, dziękuję już za to przerażające zdjęcie tego tłumu, można poczuć się jak na pustyni, na tej pustyni prawdziwej, takiej piaszczystej, czy takiej jak ta, która będzie ilustrować całą tą serię, czyli pustyni judzkiej, można poczuć się tak również w skupisku ludzi. I my dzisiaj i przez całą tą serię będziemy mówić o tych zjawiskach, które są duchowe, o tych zjawiskach, które są zobrazowane przez pustynię w Biblii. Będziemy również mówili o tej pustyni fizycznej, ale bardziej chciałbym, żebyśmy skupili się na tej pustyni, której nie widzimy oczami fizycznymi, ale widzimy ją oczami duchowymi, a bardziej ją, bardziej tej pustyni doświadczamy. Każdy z nas przechodzi przez trudności, ale czasami przechodzimy przez trudności, które wydają nam się nie do uniesienia, takie ekstraordynaryjne, takie po prostu, które wydają się naprawdę straszne, upał pali, nie ma się gdzie schować, jest suchość w gardle, czujemy, że zaraz nie damy rady. A jeszcze do tego czujemy ogromną samotność. Czujemy samotność, bo nikt nam nie chce pomóc, albo nawet ktoś nam chce pomóc, ale po prostu nikt nie jest w stanie postawić się w naszej sytuacji. Nikt nie jest w stanie zrozumieć naszego pustynnego położenia. A co jeszcze gorsze, modlimy się, modlimy, przychodzimy do kościoła, spotykamy się z ludźmi, ale nie słyszymy odpowiedzi na nasze modlitwy. Nie słyszymy, żeby Bóg nam odpowiadał. Czujemy się zupełnie sami. I gdy mowa właśnie o takiej duchowej, o takiej
metaforycznej również pustyni, nie tej fizycznej. Kiedy ulegamy fatamorganie, że Bóg nas nie słyszy i nie chce nam odpowiedzieć, wtedy przychodzimy właśnie z tą serią i stawiamy pytanie: Boże, gdzie jesteś? Boże, gdzie jesteś, gdy do Ciebie mówię? Boże, gdzie jesteś, gdy choruję? Boże, gdzie jesteś, kiedy Cię nie słyszę? Boże, gdzie jesteś, bo ja tutaj tonę w tych piaskach. Spotykają nas czasem tak trudne momenty w życiu, takie momenty, które wymagają ogromnej wiary i zaufania, bo my wiemy. Ja wierzę, że większość z tu siedzących osób wie i przyjmuje tak racjonalnie, że Bóg jest obok nas. Ale skoro jest, to czemu nam tak trudno? Czemu doświadczamy trudności? I w księdze Joba Job wypowiada słowa, które doskonale obrazują taki obraz duszy właśnie człowieka, który czuje się samotny. W księdze Joba w 23 rozdziale Job mówi: lecz oto idę naprzód i go nie ma. Ruszam wstecz, nie zauważam go. Sprawdzam z lewej, nie dostrzegam działania. Sprawdzam z prawej, także nic nie widzę. Wszyscy dobrze znamy historię Joba. Bogobojnego, prawego człowieka, na którego spadły nagle nie do opisania problemy i cierpienia. I wtedy właśnie wypowiedział te słowa o Bogu. Wiele, wiele lat później, wiele setek lat później po Jobie, kiedy Izrael już był w ziemi obiecanej i kiedy popadł przez swoją własną działalność w tarapaty, kiedy był pod władaniem Midianitów, kiedy Gedeon był powoływany przez Boga, anioł Pana ukazał mu się i powiedział: Pan z Tobą, dzielny wojowniku. A na to Gedeon, co czytamy w Księdze Sędziów, odpowiedział mu: za przeproszeniem, mój Panie, jeśli Pan jest z nami, to dlaczego nas to wszystko spotkało? Gdzie są te wszystkie Jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie? Powtarzali: czy to nie Pan wywiódł nas z Egiptu? Teraz Pan porzucił nas i wydał w szpony Midianu. I od razu bardzo istotna uwaga. Śpiewaliśmy dziś: szukałem go, słyszał to, odpowiedział. Więc my wiemy, że spotykamy się tutaj, aby uwielbiać wspaniałego, troskliwego, cudownego Boga. A więc rozważając nawet taki temat jak pustynia i słysząc te słowa, które wypowiadał Job czy wypowiedział Gedeon, musimy mieć cały czas przed oczami tę perspektywę, że On jest z nami, nawet jeśli Go nie słyszymy, że On troszczy się o nas, nawet jeżeli tego nie czujemy, bo ulegamy jakiejś pustynnej fatamorganie. To musi być nasze intelektualne założenie. Bo Job, który wypowiedział te słowa zaraz za chwilę, złożył bardzo istotną deklarację w kolejnym wersecie, mówiąc o Bogu: On jednak wie, którą drogą kroczę, gdyby poddał mnie próbie, wyszedłbym czysty jak złoto. On jednak wie, którą drogą kroczę. On widzi. No to skoro widzi, dlaczego dopuszcza trudności w moim życiu? Dlaczego zdarza się tak, że nawet wśród ludzi czuję się czasem jak na pustyni i odczuwam tę suchość w gardle, odczuwam ten żar palącego słońca i czuję, że chciałbym się schować, ale nie ma cienia? I odpowiedź może nas bardzo zaskoczyć i bardzo skonfrontować, ale odpowiedź jest taka, ponieważ dobrze dla nas jest trafić czasem na pustynię. Dobrze dla nas jest, przydatnie dla nas jest chodzić po pustyni. Nie jest dla nas dobrze pozostać na pustyni, ale dobrze jest jej doświadczyć. Gdy jesteśmy świeżo nawróceni, dopiero co oddaliśmy swoje życie Jezusowi, dopiero co trafiliśmy do takiej społeczności jak ta, to wylewa się na nas deszcz błogosławieństw. Wtedy nie ma mowy o pustyni. Wtedy odczuwamy takie pokłady miłości, akceptacji, sensu, jakich nigdy wcześniej w życiu nie doświadczyliśmy. Wierzę, że to jest doświadczenie większości, jeśli nie wszystkich z nas, jak tutaj siedzimy. Wtedy zaczynają się układać wszystkie sprawy, wszystko zaczyna się rozwiązywać, jest tak cudownie. I ja tak miałem, kiedy przyszedłem do Jezusa, kiedy oddałem Mu swoje życie, wszystko tak wspaniale się poukładało, że pomyślałem sobie: po pierwsze, wow, tak już będzie zawsze, super. A po drugie,
to jest po prostu koniec z problemami wychowawczymi, małżeńskimi, finansowymi. To jest koniec z problemami w pracy. Moje małżeństwo zostało uleczone. Ja dostałem awans i dwa razy podwyżkę i bardzo szybko po tym, jak się nawróciliśmy, okazało się, że spodziewamy się drugiego dziecka. Wow, ależ to chrześcijaństwo jest fajne i wygodne. Wow, ale to będzie fajny czas teraz, wieczność z Bogiem, zawsze takie fajerwerki. I można taki stan zaraz po tym, kiedy przychodzimy do Boga, ze wszystkimi naszymi potłuczeniami, ranami, z tym wszystkim, co nas przytłacza w życiu, kiedy jesteśmy jak niemowlaki. Kiedy jesteśmy jak takie małe dzieci, o które rodzic się troszczy. Karmi je, ubiera, poi, przytula, uspokaja, prowadzi za rękę, uczy. A nawet jak zrobimy coś brzydkiego, to nie każe samodzielnie sprzątać, tylko po prostu nas przewija i wyrzuca to wszystko, co jest złe i brzydkie. Ale Bóg jest dobrym i odpowiedzialnym rodzicem. Jak każdy dobry i odpowiedzialny rodzic chce, żeby dziecko dorastało, żeby stawało się coraz bardziej samodzielne i co więcej, brało odpowiedzialność za swoje rodzeństwo, żeby brało odpowiedzialność za innych ludzi, więc musi podnosić poprzeczkę. I moje dzieci, mam córkę, która ma 12 lat i córkę, która ma 6 lat i to jest dość oczywiste, że umieją same jeść i same się ubierać. Ale one nie jedzą same i nie ubierają się same dlatego, że się tak je urodziły, tylko dlatego, że w pewnym momencie musiały, każda w innym momencie, ale na pewnym etapie swojego życia doznać takiego bardzo dużego zdziwienia i szoku, że halo, mama i tata nie karmią. Ej, ta łyżka nie jest taka wygodna, jak się wydawało. Większość jedzenia ląduje na podłodze i wcale nie jestem najedzona. Co więcej, te guziki, ten zamek, to się wszystko tak samo doskonale nie zapina. A bluzkę wcale nie jest łatwo założyć tak, żeby nie była tył naprzód i na lewą stronę. To dziwne. I co jeszcze gorsze, w tych wszystkich sytuacjach mama i tata nie przybiegają na pierwsze jęknięcie, stęknięcie. Mamo! Tato! Boże! Dobry Bóg! Tak jak każdy dobry rodzic obserwuje swoje dziecko z coraz większego dystansu i pozwala mu popełniać błędy, w sposób niedoskonały zapinać guziki, pozwala mu czasem upaść po to, żeby dziecko wiedziało, jak się podnieść. Bóg jest troskliwy i dopuszcza w naszym życiu trudności właśnie po to, abyśmy się uczyli, żebyśmy podnosząc się nabierali doświadczenia, żebyśmy dorastali. I również właśnie w takim momencie nie jest na każde nasze skinienie. I pozornie nam się wtedy wydaje. Wtedy ulegamy takiej właśnie fatamorganie, że ten deszcz błogosławieństw przestał płynąć, że ta rzeka gdzieś się zatamowała, że nie jest tak jak chwilę wcześniej. I ja, kiedy zacząłem w pełni świadomie i za Jezusem, kiedy zacząłem w swoim życiu przyjmować również odpowiedzialność za innych ludzi, to się nagle okazało, że to nie jest tak, że wszystko, co jest złe w upadłym świecie, prostuje się samo tylko i wyłącznie z tego powodu, że jestem chrześcijaninem. Pustynia, ten taki dużo trudniejszy niż zwykłe trudności etap w naszym życiu, jest etapem nieodzownym w naszym rozwoju, byśmy zrozumieli, że ten rodzic jest, uratuje nas, kocha nas i troszczy nas, ale nie będzie przybiegać na każde, Boże, skaleczyłem się. Gdy Izrael był pod wodzą Mojżesza, i chodził po pustyni w swojej tułaczce, Pan skierował do nich takie słowa, które czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa w 8 rozdziale, 2 wersecie. Zapamiętaj też całą drogę, którą Pan, Twój Bóg, prowadził Cię przez te 40 lat po pustyni, aby nauczyć Cię uległości, wypróbować Cię i poznać, co jest w Twoim sercu. Czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie? Chodzenie po pustyni w naszym życiu to nie jest czas tortur wymierzanych nam przez Boga, to jest czas nauki, czas próby, czas, w którym sami o sobie możemy się czegoś dowiedzieć. I co bardzo pocieszające, co bardzo krzepiące i co jest bardzo pouczające, kiedy trafiamy na pustynię, to zaczynamy chodzić wydeptanymi ścieżkami, chociaż pustynia wydaje się tak ogromna, zaczynamy chodzić ścieżkami, które przemierzali przed nami bardzo zacni ludzie. Bo po pustyni chodził Abraham, świetnie prosperujący, bogaty człowiek,
którego z jego świetnie prosperującego świata Bóg wezwał do miejsca, w którym nie było dobrobytu, na tułaczkę, która, w której immanentną częścią tej wędrówki za Bogiem były momenty przebywania na pustyni. W tej fizycznej i duchowej pustyni towarzyszała mu cały czas Sara. I oni raz radzili sobie lepiej z tą pustynią, raz radzili sobie z nią gorzej. Czasami próbowali brać sprawy w swoje ręce i nie wychodziło to najlepiej. Jak wtedy, gdy Abraham oszukiwał, że Sara jest jego siostrą. Właściwie nie oszukiwał, ale nie przyznawał, że jest jego żoną. Jak wtedy, kiedy postanowił mieć Ismaela. Ale generalnie pustynia nauczyła Abrahama takiego zaufania, że w pewnym momencie, kiedy stanął przed naprawdę ciężką próbą, wtedy, gdy miał poświęcić Izaaka, wiedział, że może Bogu zaufać. Na pustyni do niewoli został sprzedany ukochany syn Izraela, Józef. Ta pustynia, wtedy, kiedy kupcy, kiedy handlarze niewolników go kupili, uwięzili, była na pewno trudnym doświadczeniem, ale ta bardziej duchowa, ta bardziej metaforyczna również pustynia, do której Józef trafił wtedy, kiedy trafił do więzienia, również bardzo dużo w jego życiu znaczyła. Ten czas pustyni i przygotowania był bardzo istotny, choćby wypalił z niego chęć brylowania przed innymi ludźmi. Po pustyni wiele lat tułał się Mojżesz, człowiek wychowany w domu Faraona, w bogactwie. Kiedy uciekł z Egiptu, tułał się przez wiele lat z owcami swojego teścia w poszukiwaniu wody i jedzenia dla tych owiec i uczył się cierpliwości, która była mu potrzebna wtedy, kiedy miał doglądać przez kolejne 40 lat owiec Boga. No więc w końcu po pustyni przez 40 lat, zdecydowanie za długo i zdecydowanie dłużej niż Bóg to planował, a tułali się Izraelici. Doświadczali cudów i niesamowitego Bożego prowadzenia i ponadnaturalnego zaopatrzenia, ale doświadczali również Bożego gniewu. Na pustyni, w tych ekstraordynaryjnych, trudnych warunkach, szlifów w przewodzeniu ludźmi nabierał Dawid, człowiek wiele lat wcześniej namaszczony, by być królem Izraela. Na pustyni większość swojego życia i służby spędził największy, jak mówi Jezus, prorok Jan Chrzciciel. I w końcu na pustyni, zaraz po tym, gdy rozpoczął swoją służbę, na pustyni spędził pewien czas nasz Pan i Zbawca Jezus Chrystus. Jak czytamy o Izraelu chodzącym po pustyni, ale wierzę też, że to dotyczy tych wszystkich, których opisałem i tych wszystkich, których nie wymieniłem, a chodzili w swoim życiu po pustyni. Jak czytamy w pierwszym liście Pawła do Koryntian w 10 rozdziale 11 wersecie, wszystko to dla przykładu dotknęło tamtych ludzi i zostało opisane, by służyć za przestrogę nam, żyjącym u kresu wieków. No więc Izrael mógł chodzić po pustyni znacznie, znacznie krócej, ale właśnie kiedy stanęli u progu ziemi obiecanej, po dość krótkiej wizycie na pustyni, ulegli jednak pustynnej fatamorganie i zamiast ufać Bogu, który wcześniej ukazywał im się naprawdę w niesamowitych znakach i cudach, uwierzyli tej fatamorganie, stchórzyli, no i koniec końców tułali się później po pustyni 40 lat, bo okazało się, że z tego wieku nastoletniego, z tego wieku dorastania wciąż nie wyszli, wciąż muszą pozostać w warunkach, które będą ich kształtować i które będą ich uczyć. Jeszcze nie są gotowi na samodzielność. Bóg nie chce, żebyś trafił na pustynię na zawsze. Bóg nie chce, abyś tułała się po pustyni na zawsze. Bo jak pisze w liście do Filipian Paweł, jestem przekonany, że ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, będzie je też doskonalił aż do dnia powrotu Chrystusa Jezusa. Bóg chce, abyśmy się rozwijali, ale nie wyprowadzi nas z pustyni na siłę, jeżeli my sami nie będziemy chcieli z niej wyjść, jak wtedy, gdy nie chciał wyjść Izrael. Możemy na pustyni pozostać na zawsze, jeżeli nie będziemy czasu na pustyni, czasu tych trudności spędzać w taki sposób, by się uczyć i nabierać ogłady, by nabierać umiejętności posługiwania się pewnymi narzędziami, które Bóg na tej pustyni nam daje, gdy po prostu nie dorośniemy.
Więc teraz przez chwilę o tym, jak nie utknąć na pustyni, porozmawiamy. I tak z grubsza, przez porównanie, jak na pustyni zachowywał się Izrael i jak na pustyni zachowywał się Jezus. Apostoł Piotr, pisząc o naszym zbawieniu, mówi w swoim pierwszym liście: cieszcie się nim, mimo że teraz, gdy trzeba, bywacie po trosze zasmuceni różnorodnymi próbami. Spotykają was one po to, aby wasza szczera wiara, cenniejsza niż zniszczalne przecież złoto, ogniem uszlachetniane, mogła tym bardziej wywyższyć, zaznaczyć chwałę i uwypuklić cześć Jezusa Chrystusa, kiedy się objawi. A więc chodzi o to, czy wtedy, gdy doświadczam trudności, kieruję się ku Bogu, czy wtedy, kiedy doświadczam trudności, kieruję się ku rozwiązaniom, które sufluje mi świat? Czy uciekam wtedy w jakieś używki, niewłaściwe relacje, w zagłuszanie swojego lęku przed kolejnym krokiem po tej pustyni, w jakikolwiek sposób, który dyktuje świat? No bo jeżeli używam złej mapy, to nic w tym dziwnego, że się tułam bez sensu i chodzę w lewo i w prawo i nie mogę znaleźć wyjścia z tej pustyni. Chodząc więc po tej pustyni, dobrze mieć właściwą mapę, z której właściwości i z której takiej nieodzowności dobrze zdawał sobie sprawę, chodząc po pustyni. Król Dawid, który w Psalmie 119 napisał: Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. I doskonałą lekcję na ten temat daje nam sam Jezus, wtedy kiedy właśnie był na pustyni, wtedy kiedy pościł, wtedy kiedy przyszedł diabeł i chciał go oszukać, właśnie taką pustynną fatamorganą, dyktował mu rozwiązania prostsze, lepsze, właściwsze, takie jakie widzi je świat, a Jezus odpowiadał: napisane jest. Stosował po prostu mapę, nie negocjował, nie zastanawiał się po 100 razy, mówił: napisane jest. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza 4:4, Jezus odpowiedział: napisano, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, nie tylko zaspokojenie podstawowych potrzeb i tym samym w bardzo pustynnych warunkach, w jak najbardziej pustynnych warunkach. Ten, który doświadczył wszystkiego tak jak my, poza grzechem, Jezus, nawiązał do słów, które również w tak samo bardzo fizycznie pustynnych warunkach Bóg podyktował przez Mojżesza Izraelowi w Księdze Powtórzonego Prawa. Upokarzał cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. Chciał ci przez to dać poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek, lecz wszystkim, co pochodzi z ust Pana. I jeszcze skupmy się na pierwszych słowach tego wersetu, bo one są dość dziwne i mogą być takie paradoksalne, bo w jednym wersecie czytamy obok siebie, że Bóg głodził Izraela, a z drugiej strony, że karmił manną. Głodził i karmił. Jak Bóg mógł głodzić Izraela? Przecież dobrze wiemy, że karmił ich manną, że karmił ich przepiórkami, że się o nich troszczył, że wydobywał wodę ze skały. Jak ich głodził? No ale Bóg wie, jak zachowywał się Izrael. Bóg znał serca tych wszystkich, którzy chodzili razem z Mojżeszem po pustyni. I Bóg nam i im przekazuje: wiem, że było to również dla was bardzo uciążliwe. Manna to był spadający z nieba niebiański chleb. Wystarczyło go tylko po prostu zebrać. Trzeba się było po prostu tylko schylić. Przez te wszystkie lata, kiedy Izrael chodził po pustyni, nie musiał hodować, nie musiał uprawiać roli, nie musiał hodować zwierząt, które potem miał zjadać. Musiał się po prostu tylko schylić po mannę, po prostu ją zebrać i jej były takie zapasy, że ona była nie do wyczerpania. Ale ludziom obrzydł ten pokarm. Jak czytamy w Księdze Liczb, mówili: przypominamy sobie te ryby, które jedliśmy w Egipcie za darmo, te ogórki i dynie, te pory, cebulę i czosnek. A teraz jeść się odechciewa, nie ma nic, przed nami tylko manna. Jak dobrze było w Egipcie. Co prawda tam bili nas i w kajdanach chodziliśmy, ale były ryby, ogórki. Co prawda te ryby to nie były takie super ryby, to były takie raczej wątłe ryby, a te ogórki były raczej zwiędłe, cebula i czosnek były śmierdzące, ale ile można jeść mannę? W poniedziałek manna, we wtorek manna, w środę manna i tak przez 40 lat.
Wyobrażacie sobie jeść przez 40 lat to samo? Tymczasem zabrakło wody. Lud zebrał się więc przeciw Mojżeszowi i Aaronowi i zaczął czynić Mojżeszowi wyrzuty. Szkoda, że nie pomarliśmy wówczas przed Panem wraz z naszymi braćmi. Dlaczego sprowadziliście nas, wspólnotę Pana, na tę pustynię? Czy po to byśmy pomarli wraz z naszym bydłem? Dlaczego wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to byśmy skończyli w tym żałosnym miejscu? Nie ma tu zboża, nie ma fig, nie ma winogron, ani jabłek, granatu, a nade wszystko nie ma tu wody do picia. Mamo, chce nam się pić. Boże, chce nam się pić. Weźcie sobie, tam stoi w kuchni. Co? Tylko woda? Fu. Nie ma nic do picia, nie ma nic do jedzenia, nie ma fig, nie ma tych porów, cebuli, nie ma tego wszystkiego. No bardzo łatwo jest nam pewnie jednoznacznie negatywnie ocenić taką niewdzięczną postawę, ale z drugiej strony tak sobie pomyślcie. Sam pomysł, że przez 40 lat dzień w dzień jesz na śniadanie, obiad i kolację to samo, jest bardzo krzepiące. Przez 40 lat pijesz tylko wodę. Wow. Ja nie potrafię dnia bez coli wytrzymać. Przez 40 lat nie niszczą ci się ubrania. I to brzmi pozornie bardzo praktycznie, ale wyobraź sobie 40 lat w tych samych sandałach i 40 lat w tej samej koszuli. Jakie to jest konfrontujące, no bo z jednej strony to jest 40 lat bez zakupów, ale z drugiej strony to jest 40 lat bez zaspokajania swojego ego. W tym wyglądam dobrze. O, a w tym wyglądałbym jeszcze lepiej. Przez 40 lat widzisz naokoło ciągle tych samych ludzi. W ciągle tych samych, niepsujących się namiotach. I ciągle tylko ten piasek, żwir i gdzie nie spojrzysz, pustynia. No to nie brzmi jak najlepsze wakacje w życiu. Upokarzał cię, głodził, ale też karmił manną, której nie znałeś ani ty, ani twoi ojcowie. To jest prawdziwa lekcja minimalizmu. To jest prawdziwa lekcja i sprawdzian, czy czerpię swoją pozycję, dobre samopoczucie z tego, co posiadam, w czym chodzę, ile dostaję pieniędzy, gdzie mieszkam, jak dobry jest mój namiot, czy raczej jak fajnego, wspaniałego, cudownego mam Boga. To jest bardzo konkretna lekcja minimalizmu, chodzenie po takiej pustyni. Wtedy, kiedy chodzisz po pustyni, a prędzej czy później trafisz na pustynię, no sorry. Wtedy, kiedy zaczynasz ulegać tym pustynnym fatamorganom, musisz strzec swojego serca. Ja muszę strzec swojego serca, by nie stało się marudne. A ja wiem, o czym mówię, bo ja akurat mam bardzo duże tendencje do marudzenia. I ja muszę strzec swojego serca pewnie 3 razy bardziej, żeby nie stać się marudnym. Jak pisze Jakub w swoim liście w 4:3-4 wersecie, a gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie. Chcą tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc ktoś chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Z jakiego powodu trafiłem na pustynię? I czy rzeczy, relacje, zjawiska, nawet ludzie, dobre towarzystwo i fajne miejsca mogą mnie z tego położenia wydobyć? Czy one rzeczywiście są odpowiednią receptą? Paweł pisze do Rzymian 12:2: nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Pustynia to jest czas, aby nauczyć się przebywania z Bogiem. Przebywania wtedy być może, kiedy go nawet nie słyszysz. Dla piękna i radości przebywania z Bogiem, a nie dla prezentów, które może przynosić. Nie dla manny, która zaraz może ci się znudzić, nie dla namiotu, który za 10 lat stwierdzisz, że co prawda się nie zepsuł, ale przydałby się nowy i bardziej jaskrawy. Bo kiedy nie słyszymy Boga, i to jest zdanie, które muszę sobie bardzo często powtarzać, to jest zdanie, które bardzo często tak sobie wyznaję i ono jest mi bardzo potrzebne,
Bo kiedy nie słyszymy Boga, wcale nie chodzi o to, by usłyszeć rozwiązanie moich problemów, tylko o to, by usłyszeć Boga. Kiedy nie słyszę Boga, chodzi o to, by usłyszeć Boga, a nie o to, by usłyszeć rozwiązanie moich problemów. To jest mała, ale bardzo znacząca różnica. I moje osobiste, takie naprawdę ukochane wyznanie z Biblii, moje antidotum na pustynię, możecie przeczytać w księdze Habakuka. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon. Zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choć w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby skrów. Ja jednak będę radował się w Panu, cieszył się Bogiem mojego zbawienia. Wszechmocny Pan jest moją mocą. On uczynił moje nogi jak łani. Sprawił, że mogę kroczyć po moich wyżynach. Ja nie chcę się licytować z nikim na pustynność jego pustyni i na to, jak bardzo każdy z nas doświadcza jakichś trudności. Ale wiem na pewno, że ja po pustyni chodziłem przez całe swoje życie do momentu, kiedy nie poznałem Jezusa. Ale mam też jedną poważną pustynię, myślę, za sobą już w drodze z Jezusem. I wiem, że skoro Słowo Pana jest pochodnią, skoro jest moją taką latarką, jest czymś, czego mogę się uchwycić, jest moją mapą, to chociażbym tego nie czuł, chociażbym miał zupełnie inny nastrój, będę wbrew temu nastrojowi wyznawał te wszystkie dobre rzeczy. Ja na przykład czasem, tylko czasem, zdenerwuję moją żonę. Moja żona też czasem mnie zdenerwuje. I niezależnie od tego, jak wielkie emocje wtedy narastają, to chcemy ten dzień zawsze zakończyć wspólną modlitwą i wdzięcznością za siebie nawzajem. Bo taka modlitwa to jest coś takiego, że nawet kiedy zaczynasz z zaciśniętą pięścią i z zaciśniętymi zębami i wcale ci się nie chce, to kończysz z pełnym pokojem. Nasza młodsza córka, okazało się, że jest uczulona na bardzo dużo rzeczy, i to jest bardzo uciążliwe. I ja wierzę, że Bóg ją uzdrowi, ale jeśli jej nie uzdrowi, to nic to dla mnie nie zmienia. Choćby nie zakwitły figowce, winorośl straciła swój plon, zabrakło na drzewach oliwek i nadziei na chleb z plonów pól. Choćby w zagrodach wybito by owce, obory opustoszałyby skrów, choćbym nie został uzdrowiony, choćby moja córka nie została uzdrowiona, choćby zabrakło im pieniędzy, choćby i tu, do tego kraju przyszła wojna, ja jednak będę radował się w Panu. I po ludzku to jest strasznie trudne. Ale po prostu, skoro to jest moja mapa, skoro to jest moja mapa przez pustynię, to ja będę to wyznawał. I choćbym tak nie czuł, ja będę radował się w Panu. Teraz zaprosiłbym zespół. Będziemy mieli bardzo szczególny czas. Bo jest pierwsza niedziela miesiąca i w pierwszą niedzielę miesiąca zawsze mamy wieczerzę. I ona bardzo dziś naprawdę pasuje do tematu, o którym rozmawiamy. Znamy doskonale wszyscy historię tego, jak Jezus rozprawiał się z diabłem, już o tym mówiłem, jak rozprawiał się z diabłem, kiedy był kuszony przez diabła na pustyni. I ta pustynia jest nam potrzebna, tak. Pustynia nie była potrzebna Jezusowi, ale doświadczenie pustyni Jezusa było potrzebne nam, aby wiedzieć dokładnie, że ten, który doświadczył wszystkiego oprócz grzechu, tak jak my, w jaki sposób ten wspaniały nasz przykład, wzór, jak sobie z tą pustynią poradził. No więc właśnie dlatego Łukasz opisuje takie zdarzenie. Następnie Jezus, pełen Ducha Świętego, wrócił znad Jordanu i wiedziony przez Ducha chodził po pustyni, gdzie przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. W tych dniach nic nie jadł, a gdy dobiegły końca, odczuł głód. Ale Jezus był na jeszcze jednej pustyni, dużo ważniejszej pustyni, dużo bardziej pustynnej pustyni. I również ta pustynia nie była potrzebna jemu, ta dużo bardziej pustynna pustynia była potrzebna nam. Przybity do krzyża, nagi, upokorzony, wyszydzony,
doświadczył pustyni jak nikt przed nim i jak nikt po nim miał już nigdy nie doświadczyć. Jezus wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. Jezus stał się za nas grzechem, wziął cały brud. I przez pewien bardzo krótki czas, przez pewien okres doświadczył czegoś takiego, czego nikt z nas nie chciałby doświadczyć. Doświadczył niewyobrażalnej samotności i oddzielenia od Ojca. Ojciec odwrócił wzrok od Syna. I jak pisze Marek, o tej też godzinie Jezus zawołał Eloi, Eloi, lema sabachthani, co w tłumaczeniu znaczy Boże mój, dlaczego mnie opuściłeś? Możemy zrobić jakąś podkład pod to. Król Dawid, tułając się po pustyni, doskonale rozumiał ten nastrój, doskonale rozumiał to uczucie pustyni samotności, duchowej pustyni, fizycznej pustyni. I zapisał to w psalmie 22. I właśnie wtedy, kiedy Jezus, wisząc na krzyżu, nie mogąc oddychać, nie mogąc tak naprawdę wypowiadać pełnych zdań, wypowiedział słowa psalmu 22. I zaznaczył tym samym, jak wielkiej pustyni, jak wielkiego cierpienia psychicznego również doznaje. I co jest bardzo ciekawe, Jezus nie cytował Dawida. To Dawid dzięki Duchowi Świętemu w proroczy sposób uzyskał dostęp do wiedzy, uzyskał dostęp do takiego odczucia, jakie miał na krzyżu nasz Zbawca. O Boże mój, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Moje wybawienie daleko, mimo że Cię wzywam. O mój Boże, wołam w ciągu dnia i nie odpowiadasz. I nie ustaję w nocy i nie mam spokoju. A przecież Ty jesteś święty, Ciebie pełne są pochwalne pieśni Izraela. Tobie ufali nasi ojcowie, ufali i ich wybawiałeś. Do Ciebie wołali i ich ratowałeś. Tobie zaufali i nie spotkał ich wstyd. A ja jestem robakiem, nie człowiekiem. Pośmiewiskiem dla ludzi, wzgardzonym przez ogół. Wszyscy, którzy mnie widzą, pokpiwają ze mnie. Szyderczo przedrzeźniają, potrząsają głową. Zaufał Panu, mówią. To niech go ratuje, niech go wybawi, skoro jest jego rozkoszą. I dalej od 17 wersetu czytamy, oto otoczyły mnie psy, osaczyła mnie zgraja oprawców, przebili moje ręce i stopy. Mógłbym zliczyć wszystkie me kości, a oni napawają się moim widokiem. Dzielą między siebie moje szaty, o tunikę rzucają los. Lecz Ty nie oddalaj się, Panie. Pośpiesz na pomoc, mój opiekunie. Ocal moje życie przed mieczem. Uchroń od psich łap jedyne moje dobro. Wybaw mnie z paszczy lwa, zabezpiecz przed rogami bawołów. Ale te słowa, tak dojmujące, pełne bólu, one nie kończą tego psalmu, a werset 22 podzielony jest jakby na pół, bo zapowiada zupełną odmianę. Wybaw mnie z paszczy lwa, zabezpiecz przed rogami bawołów. Dzięki za Twą odpowiedź. Będę głosił Twe imię pośród moich braci. Będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Jezus doskonale wiedział, idąc na krzyż, przechodząc to wszystko, co tak bardzo realnie Go dotknęło, tak bardzo realnie odczuwał tej największej pustyni, jaka tylko jest w tym świecie możliwa. Wiedział, że odnosi właśnie zwycięstwo. Dzięki za Twoją odpowiedź będę głosił Twe imię pośród moich braci. Będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi. Odnosił zwycięstwo dla Ciebie, odnosił zwycięstwo dla mnie. Żebym ani ja, ani Ty nigdy, żebyśmy nie musieli chodzić po pustyni sami.
żebyśmy nigdy nie doświadczyli takiej pustyni, jakiej On doświadczył. Żeby pustynia była dla nas bardzo ważnym, bardzo twórczym, bardzo pomocnym etapem w życiu, a nie karą, nie katorgą. Piotr pisze w pierwszym swoim liście, ale cieszcie się i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Chciałbym, żebyśmy teraz wstali i podziękowali za to, że nie musimy chodzić sami po pustyni. Panie, dziękuję Ci za to, że dopuszczając trudności w moim życiu, dajesz, Panie, również wyjście. Dałeś, Panie, doskonałą mapę. Dałeś, Panie, nam również Ducha Świętego. Ale przede wszystkim, Panie Jezu, złożyłeś swoje ciało na ofiarę, abym nigdy nie musiał chodzić po tej pustyni sam. Aby nigdy Ojciec nie odwrócił ode mnie wzroku, bo Ty wziąłeś na siebie cały brud, który mnie zanieczyszczał. Panie, tak bardzo Ci dziękuję za to, że mogę uczyć się, dorastać, stawać się coraz bardziej człowiekiem, coraz bardziej człowiekiem podobnym do Ciebie, coraz bardziej chodzącym w pełni świadomości, jaka jest moja tożsamość w Chrystusie. Dzięki temu, że chodzisz ze mną po pustyni. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w każdym trudzie, Panie, jesteś z każdym z nas. Panie, nie pozwól, abyśmy chodzili po pustyni zbyt długo. Abyśmy nigdy nie trafili na pustynię i nie chcieli na niej zostać. Abyśmy nigdy się nie poddawali. Dodawaj nam, Panie, w każdej okoliczności, która powoduje to niesamowicie trudne do zniesienia uczucie chodzenia w piasku, pyle, z wysychającym gardłem. Panie, pomóż nam przez nasze choroby, nasze niedostatki przechodzić tak, abyśmy zawsze dziękowali za ludzi, którzy nas otaczają. Abyśmy zawsze dziękowali za Twoją obecność. Abyśmy zawsze radowali się w Tobie, choćby nie zakwitły figowce, choćby wszystko wyglądało na to, że jesteśmy sami. Być może nigdy nie słyszałeś lub nie słyszałaś, będąc na streamie, czy też przebywając dziś z nami po raz pierwszy przy Gotarda 16, albo chodzisz tutaj od dłuższego czasu, ale nigdy tak naprawdę nie pomyślałeś o tym, że Jezus, doświadczając tej strasznej pustyni, doświadczał jej dla Ciebie. Że to nie był przypadek. Że nie tylko chciał Cię czegoś nauczyć, ale po prostu złożył swoje ciało w ofierze. Jeżeli to do Ciebie dochodzi, to chcę Ci powiedzieć, to do Ciebie dochodzi, bo Duch Święty Cię o tym przekonuje. To już jest naprawdę niesamowity aspekt działalności Boga w Twoim sercu. To jest naprawdę wspaniały przywilej. Jeśli Duch Święty teraz do Ciebie mówi, to chcę się razem z Tobą pomodlić. Panie, tak bardzo dziękuję Ci za to, że Ty mnie uratowałeś. Tak bardzo dziękuję Ci, Panie, za to, że Ty złożyłeś swoje życie w ofierze za mnie. Dziękuję Ci, Panie, że wydobywasz mnie właśnie z największej pustyni mojego życia. Z tej samotności, z której nawet sobie nie zdawałem sprawy. Dziękuję Ci, Panie, że Ty chcesz wszystko odmienić. Dziękuję Ci, Panie, że Ty chcesz spędzić ze mną wieczność, że ja mogę spędzić wieczność razem z Tobą. Panie, oddaję Tobie całe moje życie. Nawet jeśli sobie nie zdajesz sprawy, to być może trafisz zaraz na jakąś pustynię, ale wiedz, że Jezus będzie z Tobą, że nie przypadkiem Duch Święty dziś przekonuje Cię o tym, że tak, warto oddać swoje życie Jezusowi. Nawet jeżeli nie do końca rozumiesz jeszcze słowa, co to znaczy tak naprawdę oddać życie Jezusowi, to być może właśnie w tym momencie Duch Święty przekonuje Cię o tym, że oddać życie Jezusowi znaczy chodzić razem z Nim po tej pustyni. I chociażby było trudno przemierzać ten piasek, wiedzieć, że On jest, że On czuwa. Panie, tak bardzo dziękuję Ci za każdą osobę, która dziś jest otwarta na Twoje Słowo. Tak bardzo dziękuję Ci, Panie, za każdą osobę, która dziś jest otwarta na to, co Ty chcesz robić w naszym życiu. Tak, Panie, bardzo dziękuję Ci za tą serię, za to, że możemy odpowiadać na pytanie, Boże, gdzie jesteś? My tak bardzo chcemy wierzyć, tak bardzo chcemy być przekonani, Panie, przez Ciebie, że się o nas troszczysz.
uwolnienia jest niezwykłym przywilejem, skoro przechodził przez nią mój Pan i Zbawca. Dalej będziemy opowiadać w tej serii, odpowiadać na to pytanie: Boże, gdzie jesteś? Będziemy to robili przez kolejne tygodnie. Ale teraz wiemy, że Bóg jest tu, że Jezus jest pomiędzy nami. I dziś przez tą wieczerzę, dziś przez komunię, czyli wspólne ucztowanie przed Bogiem, chcemy składać Mu dzięki. Jeżeli przyjęłaś do swojego serca, jako swojego Pana i Zbawiciela, Zbawiciela i Pana, to znaczy tego, który kieruje Twoimi ścieżkami, Jezusa, to przystąp do wspólnego stołu przed Panem, jedząc ten chleb, pijąc to wino. Z jednej strony myśl o tym, jak strasznej pustyni dla Ciebie doświadczył Jezus. Z drugiej strony dziękuj za to, że nigdy więcej nie będziesz musiał przechodzić przez tak straszną pustynię, przez jaką On przeszedł. Jeśli cię